Zabijam potwory. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, Sadek Błażej, new player, nowy gracz z tej strony, Wiedźmin 3, Dzikigon, Bestiariusz, moi mili. Chciałbym, żeby to się udało, słuchajcie. Chciałbym, żebyśmy polecieli sobie z tematem, ale czy tak będzie, to się, słuchajcie, okaże. Wraz z eksploracją, słuchajcie, tego tutaj to miejsca, odkryłem pewną jaskinię. No i mówię, kurwa, jestem ciekaw, co tam takiego będzie. Wchodzę, patrzę, a tu, słuchajcie, jadowity krabopająk. Ta czerwona czacha u góry troszeczkę mnie martwi. Co prawda mamy 25 level, raptem 6 leveli niżej, słuchajcie, jesteśmy tego krabopająka. Ale przy nim, słuchajcie, przy nim są jeszcze trutenie, kurwa. Te trutenie tutaj mogą być naprawdę niebezpieczne. No i oczywiście ten krabopająk. Ogólnie mam pewne obawy, czy w ogóle damy rady tutaj zawalczyć. Słuchajcie, sytuacja jest taka, że no spróbujemy. Co z tego ogólnie wyniknie, to tak naprawdę się okaże. Jebaka nas tutaj szczególnie potraktował pajęczynką, z tego co widzę. Trzeba mieć się, słuchajcie, na baczności. Na początek taki lekki zjadzik. W kwestii takiej, żeby tutaj w ogóle, słuchajcie, dać radę, to trzeba tych trutniów się, kurde madafaka, pozbyć. Dlatego ja na początek petardę. Zobaczymy, słuchajcie. Nie obiecuję, że tutaj damy radę to ogólnie rozpierdolić, bo jest naprawdę tutaj gorąco. I to nie tylko dlatego, że tutaj petardy podrzucam i męczy tak naprawdę naszych przeciwników, tylko dlatego, słuchajcie, że po prostu przeciwnicy są naprawdę groźni. Zobaczcie, co się dzieje. Damage na dystans. Nawet potrafimy jebaki mi dosyć taki solidny zadawać, w związku z czym trzeba mieć się na baczności. Ten jeszcze pierdolę z drugiego miecza, słuchajcie, nie wyciągnę. To już w ogóle tak naprawdę jest zajebiste w tym wszystkim, tylko nie ten miecz, co pominam. Kurwa, do wody nawet wejdą. Nie mówcie, że teraz ewentualnie będę mógł ewentualnie tak naprawdę sobie uciec. Ważne, że tutaj tak sobie, słuchajcie, możemy wejść ze względu na to. Kurwa, to może wejść tutaj do środka? Geralt! Geralt, kurwa, bo cię zamordują w tej wodzie. Aha, słuszne obawy, słuchajcie, moje były przed tym, żeby tutaj, wiadomo, wziąć, szukać zwady. Bo zobaczcie, coś takiego ogólnie tutaj teraz wyprawiam. Normalnie masakra. Najlepsze, że trutnia jest pode mną. No dobra, w takim razie będzie trzeba go kuszą potraktować. Tylko no właśnie, kurwa. Na razie to nie mam co kogo tutaj traktować, ze względu na to, że sam jestem, słuchajcie, źle traktowany. Jebaka mi spierdzielił. Ciekawie ogólnie, ciekawie, kurwa, co to się powyprawiało, jakim cudem w ogóle ten owad dał radę być pod wodą. No ale słuchajcie, nie poddajemy się, próbujemy dalej. Dopiero tak naprawdę co tutaj żeśmy wkroczyli. To nie jest jeszcze ostatnie słowo, jakie tak naprawdę, słuchajcie, chcemy tutaj ewentualnie wypowiedzieć. Bo jeszcze naprawdę, słuchajcie, wiele możliwości tutaj walki z tym królestwem będziemy mieli. Kolejne oczywiście petardy, do tego wyśmienity kartacz, słuchajcie. Ostatnio wziąłem troszeczkę naprawdę tutaj w alchemii, posiedziałem, zapgradowałem wszystko, co tylko ewentualnie było możliwe. Czarcia purchawa, nie wiem czy to jakkolwiek nam tutaj zadziała. Prawdopodobnie nie wiem. Prawdopodobnie oni są odpornieni całkowicie na te trucizny. Chciałbym, żeby ewentualnie tamten truteń, który już jest taki na wykończeniu podszedł, ale niestety jakoś tak się nie kwapi w naszą tutaj tą stronę. A pozwolimy sobie, słuchajcie, na skasowanie. Dobra, na chwilę jeszcze obecną się wycofajmy. Jak widzicie, tutaj ogólnie się robi masakra. Dopóki ich nie pozbędziemy się, to lepiej tak naprawdę nie wyścigać nosa poza te nasze tutaj bajorko. Co my takiego jeszcze ogólnie ciekawego tutaj mamy? Smoczy sen, wśmienity samo, ślepy przeciwników, nie na tym mi tutaj zależało. Na pewno bym się ucieszył z północnego wiatru. To na pewno bym tutaj się ucieszył. No i przede wszystkim, słuchajcie, jeszcze będziemy sobie zasięgniemy po nowego rodzaju eliksiry, które być może tutaj nam pomogą przetrwać w tym wszystkim. No i dobra, lecimy z koksem. Tego właśnie, tego jebakie, żeby załatwić. Słuchajcie, chyba się udało. Prawdopodobnie pierdolec wziął tam pad, już nie będzie nam tutaj ewentualnie przeszkadzał. Teraz kwestia tak naprawdę tylko ewentualnie żeby właśnie to byłoby zajebiście. A tak naprawdę aż, słuchajcie, kurwa, pozostałych trutniów. I te kurwa trutnie tutaj robią nam naprawdę, słuchajcie, niesamowity problem.
Ale kolejnego udało się skasować. Kwestia jeszcze ewentualnie tylko dwóch. I zaraz olbrzymi krabopajek. Co tutaj teraz takiego się dzieje? Oni jakby się połączyli, jakiś symbioza z tego wyniknie. Myślałem, że ewentualnie będzie się jeden kosztem drugiego się leczyć, albo jakoś tak wspomagać się nawzajem. Ten kurwa krabopajączek niech w kolejkę się ustawi. Go zostawimy sobie, słuchajcie, na koniec. W razie czego biały miód mam. Biały miód sprawi, że sobie toksyczność usuniemy. Ale tylko, słuchajcie, jeden, no chyba więcej ogólnie nie ma. Albo w sumie trzech chyba da się ich mieć, tylko że nie mam koło lepszonego. Nie, Geralt, Geralt! Kurwa, uwolnij się od tego. Dobrze. No i słuchajcie, kwestia będzie następująca, w której to... Kurwa... Spokój ma być, cisza. Mam nadzieję, że on kolejnych krótniów tylko tutaj słuchajcie, ten krabopajęk nie będzie sobie wzywał. Wtedy rzeczywiście może być problem. No i dobra. Teraz pora na walkę 1 na 1. Słuchajcie, prawdopodobnie tutaj możemy liczyć na powodzenie, tak? Bo problemem było wiadomo to, że walczyliśmy z kilkoma przeciwnikami naraz. Teraz kwestia będzie następująca, w której przypadnie nam się bić z nim sam na sam. Myślę, że ogólnie z tego coś dobrego może wyniknąć. Trochę uników ze względu na jego królewskie możliwości walki na dystans. I wow, 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 to było naprawdę mocne. Pierdolno nas teraz niesamowicie. To kurestwo jest takie trochę denerwujące do mnie. Medytować wiadomo nie zamierzam, bo już tutaj bym wrócił, to on byłby całkowicie zregenerowany. Też nie wiem, czy te trutnie, słuchajcie, by tutaj ponownie występowały. Z pewnością podpalenie by nam tutaj mocno, słuchajcie, pomogło. Nie wiem, czy on niebaka jest nas w stanie przyciągnąć, mam nadzieję, że nie, bo to byłoby naprawdę już niebezpieczne. Dobra, trzy ataki się udały. To teraz trzeba mieć uważności. Kurwa, trucizna, słuchajcie, trzeba się wziąć w takim razie tutaj uodpornić. Jeżeli chodzi o te kurestwo, biały miód, już sobie weźmiemy ewentualnie naszą toksyczność i działanie wszystkich eliksirów anulujemy. No i słuchajcie, kwestia następująca taka, że mamy gdzieś tutaj odwar, który sprawi, że nie będziemy mogli zostać zatruci z tego, co kojarzę. Zapewnia odporność, efekt zachwiania, to nie o to nam chodzi. Gdzieś to tutaj, kurde, powinno się znajdować. Jebaka. Mocny jest. Jest naprawdę, słuchajcie, mocny. Co prawda też troszeczkę za wcześnie do niego przybyłem. Ale po prostu nie chciałem ewentualnie na później go zostawiać. To znaczy, nie chciałem... Kurwa, nie wiem, gdzie to jest. Wiesz, że nie mam już takich jakichś spoko eliksirów. Mam tylko same jakieś takie gówno. Lepszony kot w takim razie. Tu adrenalinka. Efekty zatrucia leczą... Zamiast zadawać obrażenia, efekty zatrucia leczą zamiast zadawać. Ciekawe, to może być naprawdę, słuchajcie, bardzo, bardzo przydatne. Czy jego trucizna będzie działa, czy jego trucizna ogólnie będzie mogła tak działać, że nam wtedy będzie pomagać? Ciekawy jestem tego niesamowicie. Interesujące. I rzeczywiście, słuchajcie, byliśmy zatruci, ale nic nam ogólnie się z tego nie działo. W razie żyć nie umierać, jeżeli chodzi o to. Śmiech karta, czy tutaj kwestia pokojowa. Kurwa, troszeczkę jakaś furia tego pierdolca się załączyła. Niedobrze się, słuchajcie, ogólnie tak naprawdę dzieje. Nie wiem, czy jebaka kurwa rodzi jakieś kolejne trutnie. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że to kwestia tylko ewentualnie wiadomo tego zatrucia naszej to osoby. Co jeszcze dajmy radę. Te kurwa jego ataki są naprawdę niezłe. Dobrze jakby on zaczął właśnie krwawić. Dobrze jakby on był, słuchajcie, w momencie... naszego ataku też podpalony. Za chwilę ewentualnie jest to bezpiecznie. Sięgnę po jakąś ewentualną kolejną petardę. Tutaj samą można mnie się tam mówić, wziąć ogólnie pomóc. Nie samą, tylko smoczy sen. To jest ta petarda, o którą mi właśnie chodziło. Te płonące wiatry, nie wiem czy ją usunąłem, mogłem tego w sumie nie robić. W tym przypadku zupełnie nic klik. I słuchajcie, igni. Kurwa, nie wiem czy jebaka ogólnie wskrzesza te swoje pierdolce. Tych swoich, kurwa, sługusów, czy też nie. Geralt, dawaj ten igni w końcu tam, niech on się zajara. Ten gnój jebany. No i słuchajcie, ciągle nam się, kurde, nie udaje. Ciągle coś jest nie tak. Co on, kurwa, teraz robi takiego? Nie mam zielonego pojęcia. Ale naprawdę, słuchajcie, tutaj przydałoby nam się to, żeby jebaka krwawił. I to, żeby jebaka... Kurwa. Niedobrze, 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 Geralt, niedobrze, bardzo niedobrze się robi. Chyba z motyką na słońce, słuchajcie, żebym przybył. Za wcześnie w to miejsce, żebym naprawdę się wybrał.
I teraz po prostu są tego najzwyczajniej problemy. Że też kurwa ten gnój się cały czas jakoś tam ewentualnie, słuchajcie, skrywa. I nie można go w tym momencie atakować jakoś tak solidnie. Teraz się troszeczkę udało, ale te jego ataki też są niebezpieczne. Lepiej tego płena mieć jednak przy sobie. No i co, wyścigasz mordę, zaraz cię wyjebie kurwa w kosmos. Znowu to samo, znowu się jebaka broni. Znowu ewentualnie strzał, kurwa. Najbardziej chyba wymagający, słuchajcie, potwór tak naprawdę, z jakim przyszło mi ogólnie póki co walczyć. Chociaż nie, żywiołaki też są wymagające, ostatnio przyszło mi walczyć też z takim 30 poziomem. To słuchajcie, było dosyć ciekawie, na tyle, że miałem dość tak naprawdę tamtej walki. Zawsze, że za chwilę będę miał maksymalny już poziom toksyczności i już będziemy mogli się pożegnać wtedy z eliksirami. Na szczęście jebaka zaczął krwawić, co powoduje u niego naprawdę niesamowity damage. Ty kurwa insekcie pierdzielony, ja tu zaraz kurwa ekipę do anihilacji wezwę, to cię rozpierdolą mnienie oka. No bo ja cię sam zrobię, kurwa, szkoda, że nie mogę żadnego rodzina ze sobą zabrać z Kermoren. Taki lambercik miałby tutaj rzeczywiście, słuchajcie, pole do popisu. Nie wiem, czy jestem w stanie atakować tego jebaka, nie wiem jak ten kurwiszon tak naprawdę działa do końca. To jest pierwsza walka, słuchajcie, moja z krabopająkiem. Jak wygram, to będę kurwa zajebiście zadowolony. Ogólnie bardzo, bardzo bliziutko jesteśmy Geralt zwycięstwa, dlatego nie spierdol tego. Proszę cię, wiedźminku mój. Ty kurwa szarawy. Dobra, weźmy w takim razie, słuchajcie, ten filtr Petriego. Ten wyśmienity las mariborski tutaj ewentualnie sobie wstawmy, tak żeby te zdrowie byśmy mogli sobie tutaj ewentualnie przywracać. I pora by ewentualnie tutaj skończyć z tym pierdolcem. Ale słuchajcie, to jest naprawdę bardzo, bardzo ciężkie. Ogólnie jebaka się trzyma. Nie ma jak go kurwa zaatakować. Teraz ogólnie szczęście, mieliśmy farta, że nas jebaka nie pierdolną. Ty larwo pierdzielona. Trzeba było kurwa z kokonu nie wychodzić, zaraz będziesz leżał i kwiczał, albo ja to będę kurwa ewentualnie robił. Za chwilę jeszcze się tutaj źle, słuchajcie, nie mogło dziać, bo raptem może z dwa elixiry jeszcze będziemy ewentualnie mogli użyć i koniec. Ale mam nadzieję, że za chwilę ewentualna seria ciosów, dwóch, trzech, zakończy tę walkę. Jak tego unikać ogólnie? Chyba prawdopodobnie na spacer musiałem wykonywać ewentualnych skoków. Kończymy. Tak jest, moi drodzy, tak jest, kurwa, krabopająk pokonany, mniejszy czerwony mutagen. I ogólnie gdzie jest mutagen z krabopająka, tutaj miało się odbyć znowu, słuchajcie, ewentualna alchemia. Nie wiem, czy tam odwar jakiś ewentualnie z tego pierdolstwa istnieje, ale jakkolwiek, słuchajcie, walka była naprawdę, naprawdę mocna. Mamy odwar z krabopająka i ja oczywiście nie dostałem mutagenu, jak żeby inaczej, prawdopodobnie ze zlecenia, słuchajcie. Ewentualnie ten mutagen dostajemy, tutaj krabopająk był najzwyczajniej krabopająkiem takim bez żadnego zlecenia, po prostu tak występujący w przyrodzie. I wow, wow, naprawdę, słuchajcie, niesamowita walka, mocna. Jestem w ogóle pod wrażeniem, że najzwyczajniej tutaj daliśmy radę, tak, bo było naprawdę ciężko, były już takie momenty krytyczne, już słuchajcie, końcówka była naprawdę, naprawdę wymagająca. Przede wszystkim sytuacja była następująca, w której to prawie mieliśmy już maksymalny poziom zatrucia, a biała mewa została już wykorzystana. I to mogłoby sprawić tutaj rzeczywiście, słuchajcie, że byłby problem, tak? Że nie bylibyśmy w stanie wziąć tego gówna, pokonać, by była potrzeba ewentualnie powtórki albo powrotu. Najzwyczajniej, słuchajcie, chyba bym odpuścił. Nie walczyłbym z tymi trutniami znowu i tak dalej. Czułbym zniechęcenie i wróciłbym po prostu z wyższym levelem, z 30 albo i wyższym, tak żeby po prostu mieć łatwiej. Obiecałem ogólnie walkę z Leszem, obiecałem walkę z ewentualnie Gargulcem. A to po prostu kwestia tego, że słuchajcie, jestem na Skellige. Jestem na Skellige tutaj sobie i czekam po prostu, aż wszystko się ewentualnie przerenderuje, czekam, aż ewentualnie wszystko się przekopiuje i tak dalej, będę mógł zacząć wysyłać. Bo chciałbym zacząć, słuchajcie, odcineczek taki prawowity. I tu tak po prostu sobie po Skellige biega. No ogólnie zaczął, chciałbym ewentualnie zacząć, wiadomo, też nagrywać właśnie te PSR-y na Nowigradzie. Tylko że tutaj, jak widzicie, sobie tak po prostu szlają się, biegam, chodzę, przeglądam.
I takie tam, i te wiadomo, znaki zapytania sobie wypełniam, a przy okazji odnajduję bardzo ciekawe i fajne potwory. Przy okazji też mogę je ponagrywać. Mocna walka. Ode mnie, słuchajcie, 10 na 10. Skomplikowany przeciwnik, naprawdę trudny. I tak naprawdę w sumie chyba póki co najbardziej wymagające starcie ogólnie moje ever, jeżeli chodzi o, słuchajcie, grę Wiedźmina trójeczkę. Z żywiołakami nie jest tak ciężko. Żywiołaki to jest po prostu... Żywiołak to jest kwestia tak naprawdę tylko tego, że on jest wytrzymały. I takie ataczki, raz, dwa, unik, raz, dwa, unik. Tylko kwestia tego, że tego trzeba wykonać tam naprawdę dużo. Natomiast kwestia z krabopajankiem to była taka, że on był wytrzymały. Dużo trzeba było z jego tam ponapierdalać. Ogień nie do końca go tak naprawdę, tak jak jest to w przypadku widłogona, czy na przykład tam ewentualnie wiwerny, czy czegoś innego. I sytuacja następująca, w której, słuchajcie, to jebaka robił damage, tak? Zarażał, zakażał, zatruwał i do tego te takie jego serie ataków powodowały naprawdę, naprawdę niesamowite pokłady damage'u. Co my takiego tutaj znajdziemy? Prawdopodobnie miejsce mocy. Siedlisko potworów. Aha. Dobra. My, moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcineczku, w takim, mam przynajmniej takim na razie nadzieję na takie, wiadomo, rzeczy. Ocencie odpowiednio materiał. Ja jestem pod, kurwa, język mi się plącze, jestem pod niesamowitym wrażeniem, słuchajcie, tej walki, która się tutaj, wiadomo, odbyła. To było po prostu wręcz druzgocące, to było niesamowite, masakra. Ja jestem Yuta Andi. Masakra, słuchajcie. W każdym razie, to już sobie kwestię pozałatwiam. Niebawem, słuchajcie, odcinek fabularny, w którym to widzimy się z Yennefer. Niebawem oczywiście też walka z Leszym, już zapowiadana bardzo dawna. I z Gargulcem. No, trzymajcie się do następnego. Cześć!